Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Piotrowska, jestem doktorem psychologii, specjalizuję się w tematyce związanej z dzieckiem i rodziną, a więc to wszystko, co dotyczy rozwoju dziecka, ale też w ogóle rozwoju człowieka i funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym, to są rzeczy, którymi się często zajmuję. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie o zderzeniu oczekiwań, ideałów z rzeczywistością. Kobieta po porodzie. Co się wtedy dzieje i dlaczego, to właśnie będzie przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Okres ciąży jest dla większości kobiet, szczególnie jeśli miną pierwsze miesiące, powiedzmy pierwszy trymestr, w którym jest bardzo dużo dyskomfortu fizycznego, przynajmniej u bardzo wielu kobiet, ale kolejne miesiące sprzyjają temu, żeby kobieta była w dobrym stanie psychicznym, żeby sobie na przykład wyobrażała, jak aktualnie funkcjonuje jej dziecko. Jakie to cudowne poczytać sobie o tym, że gdzieś najpóźniej po 20 tygodniu rozwoju płodowego dziecko na przykład słyszy to wszystko, co się dzieje w otoczeniu. Słyszy nie tylko burczenie w brzuchu mamy, szum jej krwi, ale i szczekanie psa i rozmowę z tatusiem, muzykę, której matka słucha. Jakie to wzruszające wyobrażanie sobie, że wewnątrz nas rozwija się istota, która doskonali się nie tylko z punktu widzenia organicznego, biologicznego, ale także buduje stopniowo swoją psychikę. Działa pamięć. Stąd serdecznie popieram, szczególnie wtedy, kiedy już się robi spokój, kiedy przestajemy biegać z tym brzuchem i załatwiać różne codzienne sprawy, kiedy nadchodzi czas relaksu, słuchajmy wtedy swojej ulubionej muzyki. Wiecie, to nieprawda, że to musi być Mozart albo muzyka klasyczna. Nie, takiej muzyki, którą my lubimy, która nas wprawia w błogostan. Po co to robić? Warto mieć świadomość, że dziecko gromadzi już wtedy, tak, to rozwijające się, ciągle znajdujące się w naszej macicy dziecko gromadzi już pierwsze wspomnienia i może przyjść na świat już z takim gotowym skojarzeniem, że aha, tę melodię to ja po pierwsze znam, bo już jej ślady mam w swojej pamięci, a po drugie, jak słychać tę melodię, to znaczy, że jest spokój, błogo i pięknie. O, na takich różnego rodzaju pięknych myślach w dużej mierze mija nam okres ciąży. No a potem przychodzi poród i nagle w pewnym momencie okazuje się, że już żyjemy nie we dwójkę, tylko w trójkę. No i proszę mi wierzyć, do normy należy galimatias różnych uczuć, różnych emocji, niekoniecznie zgodnych z tym, co sobie wyobrażaliśmy w czasie ciąży. No powiem wam tak, na samym początku, że oczywiście tych doznań bardzo silnie nas nagradzających, przyjemnych dla nas, wzmacniających jest zdecydowanie więcej w kontakcie z dzieckiem niż tych, które przyprawiają nas o czarną rozpacz. Inaczej to myślę, że nasz gatunek nie przetrwałby tak długo, gdyby nie było niczego fajnego i nagradzającego w posiadaniu dzieci. No ale, proszę mi wierzyć, lepiej przygotować się na to, co przeogromna większość z nas przeżywa i doświadcza. Począwszy od tego, że przecież wszyscy mówili i wiele razy czytałyśmy w okresie ciąży, że przecież już w stadium prenatalnym budowana była więź z dzieckiem, a po narodzinach
jak wykonamy ten pierwszy rzut oka na dziecko, usłyszymy po raz pierwszy wydawane przez dziecko odgłosy, to od samego początku miłość do tego dziecka ogarnie nas od pięt aż do czubka głowy. A czy musi tak być? No nie musi. Tak się owszem zdarza, ale proszę mi wierzyć, równie normalne i powiedziałabym, że chyba częstsze nawet, jest budowanie miłości macierzyńskiej, a tak naprawdę miłości rodzicielskiej, bo przecież obok jest współtwórca tego dziecka, prawda? I on też z dzieckiem ma do czynienia. A zatem o wiele częstsze jest mozolne budowanie tej miłości macierzyńskiej czy ojcowskiej w trakcie zajmowania się dzieckiem. Wiecie, to jest jeden z takich mitów, który chciałabym obalić, że normalne jest to, że każda kobieta dysponuje tym instynktem macierzyńskim, który od urodzenia sprawia, że ogarnięta jest miłością do dziecka. To jest w dużej mierze mit. Trzeba się dopracować głębokiej z dzieckiem więzi, tylko biologia nam sprzyja. Zmiany w funkcjonowaniu organizmu kobiety i w czasie ciąży, i w okresie okołoporodowym, i w kolejnych tygodniach i miesiącach są takie, że podpowiadają nam, w jaki sposób kontakt z dzieckiem nawiązać i go w miarę upływu czasu nasilać. Ale też musicie być przygotowane na to, że zmiany w naszym organizmie związane z okresem okołoporodowym i późniejszym, to nie sama radość i przyjemność. Tam jest wiele odczuć bardzo negatywnych u części kobiet, wyraźnie, wyraźnie bólowych. No na przykład, o ile matka natura generalnie sprawia, że i dziecko, i matka czerpią ogromną przyjemność, także taką zmysłową, nie tylko emocjonalną, z karmienia dziecka piersią, czy jeśli to jest niemożliwe, z trzymania dziecka blisko i udostępniania mu pokarmu z butelki przez smoczek. Biologia sprzyja temu, żeby dotyk, odczuwanie temperatury swoich ciał, zapachu, to co odbieramy oczami, to wszystko sprawia, że robi się nam ciepło na sercu, no i ta więź z dzieckiem jest budowana. A jeśli dochodzi do nawału pokarmu, a jeśli dochodzi do zapalenia gruczołów mlekowych, obkurczanie macicy wiąże się z wyjątkowo udanej kobiety silnymi, negatywnymi doznaniami, no to gdzie ta radość, gdzie ta czułość, która miała nas od rana do nocy ogarniać? Miłe panie, trzeba się naszykować na to, nastawić na to, że w życiu z reguły mamy do czynienia z różnorodnością, także w tych momentach naszego życia, które wiążą się z przyjściem dziecka na świat. A więc czułość, tkliwość, zachwyt, rodząca się miłość albo istniejąca już od okresu prenatalnego. Tak, to są te emocje pozytywne, które staną się naszym udziałem, ale nastawcie się i nie czujcie z tego powodu wyrzutów sumienia, ani nie dawajcie się wpędzić w poczucie winy, że będzie was ogarniać także przerażenie, delikatnie w łagodniejszych stanach powiedzmy niepokój, będzie się pojawiać strach, czy sobie poradzimy z tą zmienioną sytuacją, czy nie poradzimy, a może akurat ja nie będę potrafiła być matką, a może w odniesieniu do mnie biologia odstawiła pewną fuszerkę i nie jest możliwe, żebym poczuła to, co wszystkie normalne kobiety czują. Proszę zobaczyć, w przeogromnej większości książek, poczynając od tych lektur szkolnych, przez które przechodzimy, po te, które czytamy dobrowolnie, filmy, to, co z sieci czerpiemy, to wszystko narzuca kobiecie pewien rodzaj przeżywania swojej ciąży,
porodu i potem macierzyństwa. Przeżywania pełnego zachwytów, ochów i achów. A życie jest bardziej skomplikowane niż obraz kreowany przez różnego rodzaju media, niezależnie od tego, czy cyfrowe, czy takie papierowe. Naprawdę przy ogromnej większości kobiet to zróżnicowanie emocji występuje i nie ma nic wspólnego z patologią, z sytuacją, z którą trzeba koniecznie coś robić. Odczuwanie presji ze strony otoczenia to jedno, a to, co może nam znacznie utrudnić pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące, a w ogóle zdarza się, że i lata rodzicielstwa, macierzyństwa, to takie rozdęte i nierealne oczekiwania wobec samej siebie. Z różnych wynikające źródeł. No bywa, że wspominamy własną mamę i mamy świadomość, że właściwie całe jej życie polegało na poświęcaniu się dla dzieci. Jeśli nie znajdujemy w sobie zgody na poświęcenie całej siebie i zgody na rezygnację w życiu ze wszystkiego, co nie jest macierzyństwem, no to może to przyczyniać się do poczucia winy związanego z tymi zróżnicowanymi emocjami. Popatrzcie sieć, wydaje się, że to tak fajnie spotkać się w sieci chociażby, wirtualnie, z innymi kobietami, które są w takiej samej jak my sytuacji, że na pewno doznamy wtedy pociechy, otucha w nasze serca wstąpi, jeśli okaże się, że wiele innych kobiet w naszej sytuacji również jest tak emocjonalnie w zróżnicowany sposób pobudzonych. No, zapominamy o jednym, że bardzo często, zanim ktoś umieści w sieci zdjęcie siebie w roli matki, siebie ze swoim dzieckiem, to takich zdjęć robi kilkanaście albo kilkadziesiąt w wybranych sytuacjach, tych, kiedy dziecko jest przebrane w śliczne, nowo wyprane albo w ogóle nowe ciuszki, matka uczesana, a może nawet i z makijażem ubrana. Kochane, to nie tak wygląda na co dzień macierzyństwo. Miejmy świadomość. Sieć i to, co w niej zobaczymy, usłyszymy, może przyczynić się do częstszego i bardziej intensywnego przeżywania poczucia zawodu wobec samej siebie, poczucia winy, że nie potrafimy funkcjonować tak dobrze jak inne kobiety, które w sieci widzimy. W sieci można przepuszczać obraz, zanim on zostanie upubliczniony, przez wiele różnego rodzaju filtrów. Wypowiedzi, posty, które są zamieszczane, są także najczęściej redagowane, wielokrotnie poprawiane. I jeśli czytam wypowiedź, że nie rozumiem w ogóle skąd przerażenie macierzyństwem i rodzicielstwem, przecież niewiele się zmieniło. Tak jak przesypiałam całe noce, tak przesypiam. Naprawdę czytałam taką wypowiedź matki czteromiesięcznego dziecka. Dalej w tej wypowiedzi było o tym, że w dalszym ciągu spędzają upojne i cudowne wieczory we dwoje. No z małym przekonaniem i z małą wiarą w prawdziwość czytam tego typu posty, ale oczywiście może się zdarzyć, że w absolutnie wyjątkowych przypadkach dziecko w tak niewielki sposób wpłynie na funkcjonowanie dwójki ludzi. Proszę mi wierzyć, to wyjątki. Do normy należy to, że pojawienie się dziecka w naszym życiu to jest rewolucja na miarę rewolucji kopernikańskiej. No niestety o dwóch smutnych sprawach muszę też powiedzieć. To, z czym mamy bardzo często po porodzie do czynienia u kobiet,
to różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne. Ja nie mówię o takich chorobach, które zaczynają się w momencie porodu i trwają do końca życia, bo takich nie diagnozujemy i nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że bardzo wiele kobiet po porodzie, i to w miarę szybko po porodzie, wpada w takie obniżenie nastroju, w taki bardzo przykry stan emocjonalny, który nazywany jest najczęściej jako baby blues. Baby blues, czyli taki smutek poporodowy. Zaczyna się najczęściej szybciutko, w drugiej, trzeciej. Mówi się, że między drugim a piątym dniem po porodzie najczęściej mamy jego początek. Ale co optymistycznego? Najczęściej po, powiedzmy, 8, 10, no może 12 dniach samoistnie mija. Jeśli zobaczycie u siebie, że zamiast przeżywać ekstazę i szczęście związane z tym, że już jest nas o jedną ważną personę w rodzinie więcej, to my się zamartwiamy, to my odczuwamy przygnębienie. Od rana do nocy, a przynajmniej w bardzo wielu sytuacjach w ciągu dnia, doświadczamy przygnębienia i smutku. To nie bójcie się, to nie początek czegoś okropnego, co zrujnuje wam macierzyństwo i nie pozwoli na normalny rozwój waszego dziecka. To najprawdopodobniej baby blues, czyli ten poporodowy smutek. Wiecie, jak on niezwykle często występuje? W zależności od źródeł, mówi się, że od 40 do nawet 80% kobiet przechodzi przez to obniżenie nastroju bezpośrednio po porodzie. Wyobraźcie sobie teraz, że obok jest jedna ciotka, druga ciotka, doświadczona sąsiadka, teściowa, własna mama i wszystkie patrzą, kiedy zaczniecie mieć to poczucie szczęścia na obliczu, kiedy będzie z was emanować ta czułość i tkliwość w stosunku do dziecka. A wy, nawet jak tylko usłyszycie odgłos wydawany przez dziecko, zaczynacie zalewać się łzami. Zamiast tego szczęścia odczuwacie smutek i przygnębienie. No to jest istota baby bluesa. A zatem, jeśli się okaże, że należycie do tej całkiem sporej reprezentacji kobiet, na które spada baby blues, to po pierwsze pozytywna i optymistyczna informacja. Nie musicie szukać kontaktu z psychologiem czy z psychiatrą. W przeogromnej większości przypadków to samoistnie mija. Czy możemy zrobić coś, żeby sobie pomóc w czasie tych kilkunastu dni? No, może warto wydrukować sobie liczne kartki z napisem "to przejściowe, to z pewnością minie, nie jestem wariatką, mam prawo to odczuwać". Porozmieszczać te kartki w swoim otoczeniu, żeby kiedy znów dopadną nas wątpliwości, że to chyba jednak z nami coś jest nie tak, jak możemy szczęścia nie przeżywać, żeby dostać taki chłodny, obiektywny przekaz zgodny ze stanem wiedzy. To naprawdę mija u przeogromnej większości kobiet w 2 tygodnie po porodzie, nie ma po tym śladu. Żeby wspomóc się, oprócz tych komunikatów utwierdzających nas w przeświadczeniu, że nie dzieje się nic niebezpiecznego i patologicznego, starajmy się w tym okresie generalnie w miarę możliwości dać sobie luz. No, z pewnych rzeczy zrezygnować nie można. Dziecko musi być nakarmione. I nawet w przypadku bardzo nasilonego baby bluesa, no, ta funkcja musi być realizowana. Ale przecież w takich czynnościach jak zmienianie pieluszek, kąpanie dziecka, mogą nas wyręczyć
osoby z naszego otoczenia. Przede wszystkim pamiętajmy, dziecko ma ojca. I naprawdę nie jest tak, że my kobiety mamy w kodzie genetycznym umiejętność, no nie wiem, zmieniania pampersa. Panowie uczą się tego dokładnie tak samo jak my. Cedujmy te liczne czynności, które muszą być koło dziecka wykonane w okresie tego smutku poporodowego, cedujmy w miarę możliwości na otoczenie. Ale w ogóle nawet przygnębione, obserwujmy siebie i swoje reakcje, a może okaże się, że ten smutek ulega zdecydowanemu zmniejszeniu wtedy, kiedy trzymamy dziecko w objęciach. To trzymajmy. Nie dajmy sobie mówić, że ach, nie wolno brać bez powodu na ręce, bo się przyzwyczai i bo będzie potem się tego domagało. Spokojna głowa. Nastawcie się w tym okresie na siebie i na takie postępowanie i takie zachowania, które wam pomogą przetrwać ten bardzo trudny okres. Niezależnie od tego, ile osób może nas w tym okresie wspomóc, róbmy wszystko, żeby to wsparcie społeczne ze strony i członków rodziny, ale i szerszego kręgu ludzi było dla nas w tym okresie dostępne. To jest chyba najważniejszy sposób radzenia sobie, tego, co my możemy zrobić, żeby poradzić sobie z baby bluesem. No a jeśli jest tak, że mijają już 3 tygodnie po porodzie, mijają 4 tygodnie, a ta radość i przyjemność z bycia z tą małą, rozwijającą się istotą nie zaczyna w nas coraz wyraźniej, coraz częściej występować. Może być tak, że mamy do czynienia już nie z baby bluesem, tylko z depresją poporodową. Depresja poporodowa jest odmianą depresji. I tak jak wszystkie zaburzenia emocjonalne, które klasyfikujemy jako depresję, może być diagnozowana nie dlatego, że wyczytaliśmy w sieci, że ktoś powiedział, że jak kobieta czuje smutek i brak satysfakcji, to na pewno jest kobietą w depresji. Nie, to nie wystarczy do tego, żeby przyklejać sobie takie etykietki. Depresja jest znacznie poważniejszym zaburzeniem emocjonalności człowieka, dotykającym nie tylko sfery emocji, ale całego funkcjonowania człowieka, no w tym wypadku kobiety, bo mówimy o depresji poporodowej. A zatem nie stawiajmy sobie same diagnozy, nie nabierajmy przeświadczenia, że w depresji jestem głęboki, dlatego że koleżanka czy na czacie jakaś dziewczyna użyła tego sformułowania. Jeśli zatem mija 3-4 tygodnie od porodu, a my wciąż odczuwamy przygnębienie, postarajmy się jak najszybciej skontaktować z psychologiem, a jeśli będzie taka potrzeba, ale to psycholog nas dalej pokieruje, ewentualnie z psychiatrą. Depresja jest chorobą. Nie wolno czekać, aż ona sama przejdzie, bo samoistnie może ulegać pogłębieniu, a kończyć może się różnie. Zobaczcie, dla baby bluesa charakterystyczny był smutek, przygnębienie, obniżenie nastroju. A w depresji? W depresji oprócz tego smutku to, co się pojawia, to parę rodzajów objawów. Ten, który dotyczy emocji, to przede wszystkim anhedonia, taka niezdolność do przeżywania pozytywnych emocji. Tak jakby ktoś gumką, myszką wytarł z nas pamięć o tym, że może być cudownie, może być wspaniale, możemy odczuwać czułość, radość, tkliwość. Nie jesteśmy w stanie tych przeżyć u siebie w ogóle zanotować. Kolejna taka charakterystyczna dla depresji rzecz. Wypompowanie nas z energii. Nie mamy czasami siły na to, żeby, nie wiem, do łazienki się dowlec i zęby umyć.
kobieta dotknięta ciężką depresją czasami nie jest w stanie podnieść się po to, żeby zbliżyć się do płaczącego dziecka, które najwyraźniej potrzebuje jakiejś interwencji z naszej strony. A więc ten brak energii życiowej. Oczywiście zarzucenie wykonywania tych wszystkich czynności, które do tej pory sprawiały nam przyjemność. I co jest jeszcze dla depresji bardzo charakterystyczne, to zmiana sposobu myślenia. Nie tylko emocjonalności dotyczy depresja. Kobieta w depresji poporodowej to kobieta przeświadczona, że ona jest całkowicie pozbawiona wartości, że w niczym się nie potrafi sprawdzić, nie potrafi działać tak, jak powinna w tej sytuacji funkcjonować, że to, co u siebie obserwuje, jest stałe, że tego się nie da zmienić. Zobaczcie, jaki straszny pesymizm. Przeświadczenie, że w ogóle ten świat to jest najogólniej rzecz biorąc do bani, niewiele w nim jest rzeczy fajnych. Jaki jest sens kontynuować tę mordękę? A po co w ogóle dziecko skazywać na taki straszny los? No bo przecież nic zapewne dobrego w życiu mu się nie przyświadczy, nie wydarzy, niczego nie doświadczy z takich rzeczy miłych i pozytywnych. Czy widzicie, jakie to niebezpieczne? Pamiętajcie, że depresja jest chorobą z niezwykle dużą śmiertelnością. Nie wolno jej zatem lekceważyć. Na szczęście to już nie 40 czy nawet 80% populacji kobiet po porodzie jest nią obejmowanych. To, no właśnie, ile procent? Wiecie, tak na pewno to nie wiemy. Mamy przecież świadomość, że nie wszystkie kobiety dotknięte tym zaburzeniem emocjonalnym szukają pomocy u psychologów czy psychiatrów. Niektórzy mówią, że może około 10% z innych danych wynika, że to chyba tak jak w okresie dojrzewania, nawet około 20%, czyli co piąta z kobiet. No pamiętajmy jeszcze o tym, że różne może być nasilenie tej depresji i naprawdę mogą być kłopoty z diagnozą, ze stwierdzeniem, czy to już jest depresja, czy jeszcze obniżenie nastroju. Kiedy ryzyko wystąpienia depresji jest z całą pewnością podwyższone, wzmożone. Właściwie już w okresie ciąży można pewne zagrożenia diagnozować. Na przykład, jeśli kobieta nie potrafi wykrzesać z siebie radości związanej z tym, że czeka na dziecko. Jeśli jej sytuacja osobista, rodzinna jest nieuporządkowana. Jeśli na przykład wie, że nie będzie mogła liczyć na współdziałanie ze strony ojca dziecka, albo nie bardzo może liczyć na tak zwaną wioskę społeczną, która może pomóc w zajmowaniu się dzieckiem. Oto są czynniki, które już w okresie poprzedzającym poród mogą być traktowane jako predyspozycje do wystąpienia depresji potem. A potem może się jeszcze zdarzyć wyjątkowo przykry zespół przeżyć związanych z porodem i połogiem. Doświadczenia przecież niektórych z nas, te okołoporodowe związane ze szpitalem, są naprawdę niezwykle traumatyczne i trudno je ze swojej pamięci tak całkowicie wykasować. Jeśli wystąpiły, również rośnie ryzyko, że wystąpi u nas depresja. No i permanentne przemęczenie. Jeśli kobieta w roli matki nie może za bardzo liczyć na pomoc ze strony innych osób i okazuje się, że właściwie to wzięcie prysznica jest problemem, no bo jak to zrobić, no zostawić wtedy dziecko samo, to takie permanentne przemęczenie, niewyspanie, bez możliwości wsparcia ze strony innych, to też co zwiększa ryzyko wystąpienia depresji. Raz jeszcze powtarzam, o ile baby blues
mija samoistnie, nie wymaga leczenia, a zadbanie o siebie w okresie jego przeżywania jest najrozsądniejszą formą udzielania sobie pomocy. O tyle w przypadku depresji przede wszystkim szukamy kontaktu ze specjalistką. Jeśli życzliwa przyjaciółka, siostra, matka będzie nam mówić pięć razy dziennie, no weź się w garść, musisz się jakoś ogarnąć, to nie jest sposób radzenia sobie z depresją. No, zakończyłam niezbyt chyba optymistycznymi wątkami, ale myślę, że trzeba przede wszystkim wiedzieć, co się z nami w okresie okołoporodowym dzieje lub nawet tylko może dziać, i wiedza, co możemy wtedy zrobić, żeby sobie pomóc. Dziękuję bardzo.